Siema, tu Pyza na najnowszym filmie w moim wykonaniu, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc jesteśmy na rzece, cały rok nie byłem, więc przypomniemy sobie, jak się łowi na spławik, na przepływankę, więc dlatego ten wypad. Rzeko, czy mnie jeszcze pamiętasz? Nido. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Więc dzisiejszy film poświęcę na wędkowaniu oto na Czarnej Nidzie, miejscowość Morawica. Na tą chwilę, drodzy widzowie, jest godzina 7.22, 10 października 2021, niedziela, dzień wolny od pracy, więc nakręcę materiał jakiś z tej wody i przy okazji mam wśród swoich widzów solenizanta, który dzisiaj obchodzi swoje 40 urodziny, czyli Paweł Danicz z Wójtowa. Paweł, dla ciebie wszystkiego najlepszego z okazji 40 urodzin i tak trzymaj. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, co sobie wymarzysz i dużej ryby. Pawełku, i lecimy, drodzy Państwo. Więc po krótkim wstępie, drodzy Państwo, jedziemy. Czas zacząć najnowszy film w moim wykonaniu. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Widzicie, rano minus jeden dzisiaj. I tak to mniej więcej wygląda. Ja wziąłem tylko plecak, tubę z wędką, bolonką oraz kuferek, tak aby usiąść sobie. No jedziemy i jak widzicie, oszromione wszystko. Ale zobaczymy po roku nieobecności na tej wodzie. Zobaczymy, co tu jest grane. Więc dlatego najpierw rozrobię zanętę, wygruntuję miejscówkę i zobaczymy, co tam w wodzie pływa, jaka jest głębokość. Na tą chwilę jest 1,40 m stan wody, a było już w tym roku ponad 2,20, 2,30 kilka razy, więc zobaczymy, czy tego miejsca czasami nie zamuliło i czy będzie wszystko w pytkę, tak sobie dzisiaj zaplanowałem. Więc pomału rozkładamy sprzęty, rozrabiamy zanętę i wędkujemy w dniu dzisiejszym. I jest, wiecie jak, pięknie i jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem w pytę. Więc mamy spożywkę, mamy glinkę i weźmiemy, rozrobimy to w atraktorze na płoć. Zanętę połączymy później z glinką. Zrobimy kilka kul i zanęcimy sobie miejscówkę. Więc biorę się za pracę, bo już późno, tak jak mówię, jest godzina 7.36. Czas zacząć dzisiejsze wędkowanie. Zrobię zanęcę. Wygruntuję sobie łowisko i zobaczymy, co jak. Więc tak jak mówię, czas zacząć. Rozrobimy ją, dodamy trochę atraktora pod płoć, na dwa razy pojedziemy, tak mówię, niech nam dochodzi, a ja w międzyczasie sobie wezmę miejscówkę. Miejscówkę sobie wygruntuję. Niech sobie pomału pije i weźmiemy ją na dwa razy.
Tak, mówię, drodzy Państwo, mamy pinkę i dzisiaj pinkę będę zakładał, jeśli nie będzie jakichś wskazań. Mamy też pelet haczykowy z Sonu 6 mm, czyli pelety, które w razie, jeśli nie będzie wskazania, założymy. Więc, drodzy Państwo, przygotowani jesteśmy do wędkowania i tak to mniej więcej będzie lecieć. Ustawię sobie tylko siedzenie, rozkładam bolonkę i przepuszczę na sucho kilka razy, wygruntuję i zobaczymy, jak to będzie się prowadziło dzisiejszy zestaw przy tej wodzie. I tak to mniej więcej wygląda, czyli wędka Shimano Technium 7 metrów od 2,5 grama do 15, do tego niewielki kowrotek Shimano, wielkość 2500 oraz cienka pletka, którą stosuję do spinningowania pod okonia i jest akurat nawinięta tutaj pod spławik, czyli cieniutka pletka i do tego stick 1,5 grama, do tego oliwka gram 20 oraz stoper gumowy, szybko złączka i przypon 40 cm 0,10 i haczyk 16. I tak prezentuje się mój zestaw do dzisiejszego wędkowania. Zobaczymy, jak pletka się sprawi przy spławiku, bo powiem Wam szczerze, w tym roku jeszcze nie łowiłem na nią, oczywiście na spławik, z użyciem spławika, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobrze, sprzęt rozłożony, wszystko skręcimy, ustawimy. Ustawimy hamulec, ok. Noko, zrobimy grunt, taki z 1,20 m. 1,30 m. Okej. Okej. I przepuścimy bez robactwa, jak to idzie. Jakiś zaczep tam jest. Musimy zmniejszyć grunt, tylko przepuścimy kilka razy. Takie dzisiaj aktywniejsze łowienie. Mam cztery gały, więc te cztery gały poślemy. Te cztery gały poślemy. Odczekamy chwilę i zaraz będziemy przepuszczać zestaw. Więc zostało nam jeszcze z 5 kul. No i zobaczymy. W razie co jeszcze rozrobimy mieszankę. A na tą chwilę wezmę bolonkę, zakładam robactwo, czyli pinkę. I spróbujemy coś złowić. Zobaczcie, minus jeden dzisiaj, szrom, chłodno. No i dzisiaj takie bardziej aktywne łowienie nad tą wodą. Więc, drodzy Państwo, założymy teraz jakieś robactwo.
czyli 3 sztuki dam. 3 pinki. Sztuka. 2 i czerwoną, malutką. I mamy 3 sztuki. Dobrze, czas przepuścić pierwszy raz zestaw. Więc rzucamy. Popuszczę. Coś tam źle rozłożyłem. Zobaczymy za chwilę. No i pierwsze przepuszczenie. Więc czy ryby będą, czy nie, zobaczycie sami po rocznej nieobecności na tej wodzie. Będziemy wypuszczać gdzieś 15 metr, 20. Okay. Więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Ładnie, fajnie, cisza, spokój w ten niedzielny dzionek. Zobaczymy, czy uda się coś złowić. Każda ryba będzie cieszyna, ta mała. Celowo dzisiaj wybrałem się tak za tą drobnicą. Jakąś płotkę. Zobaczymy. Coś mi ta pletka słabo schodzi. Coś jest nie na rzeczy. Coś jest nie na rzeczy. Nie wiem co, może źle przełożyłem przez przelotki. Muszę to sprawdzić. Że tu jest dobrze, a tu jest źle. Tu jest źle, to muszę w ten sposób odkręcić. Nie, w drugą stronę. Nie, to zwijam jeszcze w drugą. Teraz jest tak, tak. Dobrze, ok. Teraz jest dobrze wszystko, drodzy Państwo. Nie mogłem wypuszczać dalej zestawu. No a pletka jest cieniutka. To powinno ładnie schodzić. A przełożyło mi się. Więc teraz wszystko będzie grało i buczało. Więc zarzut. Oj, pięknie schodzi. Dobrze. Teraz o to chodzi. O to chodzi. 8.11 dopiero zaczynam wędkować. Zobaczcie, ile to czasu schodzi. Rozrabianie zanęty, przygotowanie. Odczekanie później. I tak to mniej więcej wygląda. Teraz wszystko jest w porządku. Ładnie schodzi. Jeszcze dalej wypuścimy. Ale tam już płyce jest, mogą być zaczepy, więc za bardzo nie doryzykował.
zaczep był, więc drodzy Państwo, nie ma co szarżować, trzeba uważać na gałęzie. Ok, spokojnie, cisza, jestem sam na łowisku. Teraz jeszcze, żeby coś pykło. Przepuszczam, podniosłem grunt trochę, ale nic, nic. Nawet brania, nawet wskazania. Mamy jeszcze pelety, ale jeszcze pokombinuję z gruntem. Jeszcze trochę tak podniosę, aby przynęta wlekła się pod dnie. Może to przyniesie jakiś rezultat. Więc podniesiemy jeszcze trochę. Robactwo całe. Przepuszczamy. Nie martwię się tym, czy dzisiaj ryby będą, czy nie. I tak film się ukaże. Tylko zobaczymy, czy będzie z rybką, czy bez rybki, czyli po długiej nieobecności na tej rzece zejdę, jak to się mówi, o kiju. Ale to zobaczymy, drodzy widzowie. Na koniec dzisiejszego wędkowania. Ale po kilku przepuszczeniach widzę, że coś cieniutko, ale dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc przepuszczam dalej, popuszczam. I zobaczymy, czy wędkowanie w takich wodach cierpliwość popłaca. Przepuszczam, nic, drodzy Państwo, nic. Rzeka naprawdę na mnie się obraziła. Nawet pyknięcia, nawet małego wskazania, przytopienia tylko. Przytopienie i liść, jakieś krzaczki. Widzicie sami. Nawet brania. Nawet wskazania. Tak długiej nieobecności. I tak to mniej więcej wygląda. Ale machamy. Ciężko się tutaj przedzierać przez te krzaki, bo to są ciężkie miejsca do przedzierania się. Więc kilka miejsc odwiedzimy, czyli to trochę wyżej i najwyżej niżej. Próbując złowić jakąś rybę, żeby jednak jakaś rybka była na moim filmie. Tu było zanęcone, więc jeszcze odczekam, jeszcze trochę poprzepuszczam to. Widzicie, nie zawsze ryby się łowi. Nie zawsze ryba bierze. A to było pewne miejsce, jak pamiętacie na moich filmach. Udostępniłem je, pokazałem. Może już ryba przełowiona stąd jest, nie wiem. Rok cały mnie tu nie było, w tamtym roku też prawdopodobnie nie byłem. Pod koniec roku, cały ten rok. To widzicie, tak to wygląda, ale przytopienie jakieś było i co? No i macie co? I liść. I liść tylko mi został. Na tej wodzie pójdę tu wyżej za chwilę, ale jeszcze cierpliwość, zobaczymy, czy cierpliwość popłaca. Łowiąc w takich miejscach, na takich wodach, więc wędkujemy i miejmy nadzieję, że coś trafię. A więc, drodzy Państwo, nic bliżej, dalej, żadnego wskazania przytopienia. Tak mówię, brania ryby, tylko same zaczepy, tam gdzie wypłycenie, robactwo całe, niewyssane, więc tak jak mówię, bez brania na tą chwilę, więc będzie trzeba coś przydziałać, tam pójdę wyżej, zanęcę za chwilę, tu jeszcze kilka razy poprzepuszczam.
i przejdziemy, przeniesiemy się trochę wyżej, spróbuję tam coś złowić, bo tu widzę, nie ma efektu. 8.51, tyle przepuszczeń, cały czas rzucam, przepuszczam i nic, nic. Ryba w ogóle nie jest aktywna. Nie ma brań, nie ma brań, nawet tych drobnych rybek, które powinny tu brać. Jakieś kiełbie, malutkie płotki, powinno to skubać, ale nic. Więc tak jak mówię, tak też zrobię. Ściągnę teraz ten zestaw i zanęcę wyżej. Daleko wypuszczam, daleko i chowa się i zaczep. Ach, nie, nie, nie. Drodzy Państwo, nie. Robaki całe. Zmieniam całe. I tylko jakaś ścinka. Więc nie może tak być. Chcę złowić jakąś płotkę, więc wezmę mieszankę. I zanęcę trochę wyżej. Z dwie kule odczekam i zobaczymy. Daleko nie ma do przenoszenia, przechodzenia. Tylko zobaczymy, skąd będziemy wędkować. Stąd. Czy raczej stąd. Tu szybciej woda płynie. Będziemy przepuszczać, powiedzmy, stąd. Rzucę tu, ok, dobrze, więc zarzucę i zobaczymy, czy tutaj coś przyniesie. Ewentualnie mamy jeszcze inne rozwiązanie, czyli jedną kulę możemy posłać ślisko. Czyli jedną kulę możemy posłać. Tutaj lustro, czysta woda, tam na płytką wodę. Można tędy puszczać, rozwiązanie sporo. Dobrze, zrobię kulę, podsypę, weźmiemy sprzęta i kilka razy tu przepuścimy. Nie będzie efektu, pójdziemy na róg niżej. Tam też podsypiemy troszkę, nie będzie efektu, to wiecie, posiedzimy trochę i pojedziemy najwyżej do domu bez ryby, o kiju wrócimy, jak to się mówi. Więc podsypę tutaj i przeniosę cały majdan i zobaczymy. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co będzie dalej. Damy dwie małe. Więcej nie trzeba. Woda czysta jest, to niech tam zobaczymy. Ok, idziemy po sprzęta. Idziemy po sprzęta. Jaka czysta woda, lustro. No ale nic nie chcę pykać. Ok, no zobaczymy. Kilka przepuszczeń tutaj. Zaraz będziemy regulować grunt. Raczej musimy podnieść, bo tu raczej głębiej jest. I zobaczymy, jak tutaj to będzie wyglądało. Jak tutaj to będzie wyglądało. Przytrzymam trochę. Przytrzymamy. Tak, żeby za szybko to nie płynęło. Ale widzę już, że grunt muszę podnieść z 15 cm. 10-15.
bo szybko płynie, więc nie ma co czekać. Podnosimy do góry. Idzie. Tam jest głębiej, tu już wypłycenie jest. Przechylił się z pławik stick. Ale idzie teraz targa przynęte po dnie. Trochę przytrzymamy. Popuścimy. Jeśli to nie da efektu, bierzemy całe zabawki, idziemy na róg. I tam już do końca będziemy wędkować. Jeszcze, drodzy widzowie, mam inną opcję. W takie pewne miejsce, co powinny stać nieduże rybki, rzucimy kulkę na spokojną wodę i zobaczymy tutaj. Zobaczymy tutaj. Więc zostawimy tam jedną kulę na tej spokojnej wodzie. Jak już tu nic nie będzie, żadnego wskazania na małym gruncie, to znakiem tego, że ryba dzisiaj nie jest aktywna i nic na to nie poradzimy, nic. Choćbyśmy chcieli, stukali, pukali, ale nic na to nie poradzimy, jak już tu nic nie zaliczymy, nawet małej rybki. Więc widzicie, tak to czasami bywa, że się pojedzie na ryby, zapęd jest, chęci są, tylko brakuje ryb. Ryb, które nie chcą z nami współpracować w tak piękny jesienny dzionek. Pójdziemy tu wyżej. Nic, nic. Nawet wskazania. Zobaczymy tu na płytkiej wodzie. Tu jest taka możliwość, drodzy Państwo, że w razie co możemy założyć pelet. Więc zmienię robaki tylko na świeże i rzucimy tutaj, gdzie przynęciłem. Tylko założymy świeże robaczki. Jeśli to nie da efektu, założymy pelet i na spokojnej wodzie zobaczymy, czy będzie jakieś uderzenie, pociągnięcie. Ale to wszystko powoli, pomalutku, tak aby przekonać się, czy tylko na pinkę nie biorą, czy także pelecik hakowy też będzie dzisiaj nieskuteczny. No zobaczymy, zobaczymy. Na spokojnej wodzie. Tylko podniosę grunt jeszcze trochę wyżej, bo tam jest ciutkę głębiej. I na spokojną wodę. Okej. No i zobaczymy. To coś przytopi, czy nie. Ładnie, ładnie. Fajnie jest, fajnie. Tylko szkoda, że rybki nie dopisują. Zimno jest. Tak mówię, poniżej zera było w nocy. Jutro to samo zero w nocy. Najlepsza pora teraz za drapieżnikiem,
teraz jeszcze, jakby były żywczyki małe, tak dawniej co łowiłem za okoniem, to by połowił już tych okoni, ale widzicie, zrobili wymiar ochronny płoci 15 cm, więc nie ma sensu 15 zakładać za okoniem. Ale tak jak mówię, najlepsza pora teraz była żywczykami, małymi płotkami za okoniem, garbusem i zębatym. Ale widzicie, zakaz, zakaz, zakaz. A biała ryba nie chce skubać. Widzicie, rzucam w miejsce, gdzie posypałem. Rzuciłem jedną kulę na spokojne miejsce. To jakiś kiełb, mała płotka. Powinien wziąć, a to nawet wskazania. Nawet wskazania. Założymy pelet i też postawimy tam, poczekamy, zobaczymy. I ostatnie miejsce na dole. Jeśli nie będzie efektu, pojadę do domu. 9:23. Zobaczymy. Zobaczymy na pelet, weźmiemy ochotkę. Okej. Przygotujemy też ciemną. Zobaczcie, dzwony biją. Godzina 9:30. A my jeszcze bez ryby. Tylko tam dalej rzucę pelet, niech stoi na spokojnej wodzie. Nic. Nic. Zobaczcie, tak założyłem. Tak jest. Założymy ciemniejszy. Założymy ciut ciemniejsze. Inny smak, zapach. Może to da radę, ale tak mówię, nic z tego dzisiaj chyba nie będzie. Nic z tego chyba, drodzy Państwo, nie będzie. Damy na spokojną wodę, niech delikatnie spłynie. I tak mówię, nic z tego nie będzie. Dobrze, nic z tego nie będzie. No, przynęta cała. Zobaczcie. Nic z tego nie będzie. Więc zabijamy się w pierwsze miejsce. Schowam tylko sprzęty. I mówię, drodzy Państwo, że nic z tego nie będzie w dniu dzisiejszym. Idziemy w pierwsze miejsce. Tam przepuszczę parę razy. Jeśli to nie da efektu, pójdziemy na róg. Tam w zanęce. Zjem śniadanie. Poprzerzucam kilka razy w ostatnim miejscu. I najwyżej wcześniej zakończymy dzisiejszy wypad. Więc zostańcie ze mną, bo sam jestem ciekawy, czy coś dzisiaj złowię, a wy nie? No i z powrotem tutaj zobaczymy, czy coś się nie zmieniło.
Zobaczymy. Słonko coraz wyżej. Woda czyściutka. Widać z daleka dno. Ale nic nie skubię. Czy u góry, czy po środku, czy na dole. Jeszcze mamy jedno miejsce na zakręcie. I tam już całość zanęcę. Zjem jakieś śniadanie. Powędkuję troszkę. I tam będziemy przepuszczać już do końca. I najwyżej wcześniej pojedziemy. I takie wędkowanie. Widzicie, czarna nida. Pierwszy raz w tym roku obraziła się na mnie rzeka. Tak to się mówi, bo dawniej częściej tu jeździłem. Kilkanaście razy w roku. Byłem nad tą wodą. A pod koniec tamtego roku rzadko. I w tym roku nawet nie wiem, czy byłem, nie pamiętam już, ale bardzo dawno nie byłem. Okej. Dobrze, zwijam. Wędkę złożę do połowy i pójdziemy niżej. Nie, bo tu nie ma sensu siedzieć. Nie ma tu sensu, drodzy Państwo, siedzieć. Więc tak jak mówię, tak też zrobię. Aby wędki nie uszkodzić w czasie transportu. Nie jest daleko, ale krzaki są. Więc zwiniemy dwa elementy. Idziemy na róg. Dwa razy. Zobaczcie. Jak biało. Jak biało. Zobaczymy tutaj. Staniemy. Podsypę sobie tu przy brzegu na spokojnej wodzie. Zobaczymy peletki. I tutaj czy coś będzie. Więc drodzy Państwo, podsypałem, zarzuciłem, zjem jakieś śniadanie smacznego. I połowimy tu jeszcze trochę na rogu. Jeśli będzie jakieś wskazania, wcześniej pojadę do domu. Jest godzina 10:06. Więc widzicie, jak to mniej więcej bywa. Pięknie, ładnie, lecz bez ryby nie. Jak na tą chwilę ryba nie na braniu. I nic na to nie poradzimy. Ale dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić. Więc spróbuję coś złowić, jak tylko zjem śniadanie. Dobrze, wiatrek się zrobił. Zaraz pójdą paletki. I czekam na jakieś wskazanie. Z paletami tutaj spróbujemy, chociaż trochę głębiej. Może tutaj coś się trafi. Ale słabo jest, słabo. Całkowicie list. Zobaczę, jaki wiatr. Mam nadzieję, że nic nie szczela z dodatkowego mikrofonu. Ale o tym dopiero się przekonam w domu, jak sprawdzę zawartość dzisiejszego nagrania. A na tą chwilę wędkujemy. Sprawdzę tylko, czy jest palecik. Bo uderzenie było. Jest. Jest. To dalej. Tam, gdzie wędziłem. I zobaczymy.
dzieje. Założyłem pelet. Podsypałem jeszcze trochę towaru. No i tutaj będę łowił już. Tu jest spokojna woda. Nie trzeba przepuszczać. Na zmianę pelety mam 3 rodzaje, będę zakładał. I za jakiś czas pinkę. Godzina jest 10:36. Więc pojadę tym 14, a coś jest sprzęt, to do 14 będę wędkował. To mamy 3,5 godziny wędkowania tutaj. Posiedzę, zobaczę. I tak mówię, do 14. Pelecik. I zobaczymy, czy coś tu podejdzie. Z dużego gruntu, z małego gruntu, z nurtem, nie z nurtem, z przytrzymaniem, nie z przytrzymaniem, bliżej, krócej, dalej, dłużej, nic, ja dwieję tylko, a ja tylko jestem dodatkiem do tej natury, nic nie łowię, nic nie wierzę, a ja macham cały czas. Drodzy Państwo, jest godzina 11:40. Na tą chwilę już mógłbym wyjechać do domu, bo nie ma sensu siedzieć. Tu siedzę tak, bo siedzę. Wszystko podsypałem. Nie chcę mi się nigdzie łazić. Kuwetki po zanęcie, widzicie, suszą się. Wypukałem. I teraz tylko tak rzucam, przerzucam, macham tą wędką, ale tak mówię, na to chwilę już mógłbym jechać do domu, ale niestety sprzęta mam po 14, to jeszcze ponad 2 godziny muszę tu siedzieć. Lepsze to siedzenie nad wodą niż na przystanku, jak myślicie? I tak to mniej więcej wygląda, czyli po długiej nieobecności nad rzeką, rozczarowanie, naprawdę rozczarowany jestem, bo nie spodziewałem się, że będę zerowy pierwszy raz w roku i to na swojskiej rzece, jak to się mówi, więc rozczarowanie, ale nic na to się nie poradzi, nic, zimno. Noce zimne, wiecznie zimno i ryba nie nabranie. Nieaktywna, nie interesuje ją to, nie chce pobierać ani peletów, ani pinki, robaki całe zatopione, jak to się mówi, wyciągam w nieruchliwe, jak to powiedziała Karola, żona, którą serdecznie pozdrawiam. Małżonkę Karola, oczywiście Karola też, bo robaki są nieruchliwe, jak wieje, liści pełno naleciało, muszę dalej rzucać teraz, bo bardzo dużo liści, rzucam pod drugą stronę, więc mamy 12:07, mamy jeszcze niecałe 2 godzinki i będziemy kończyć, ale porywy wiatru są niesamowite. Dobrze, że na słońcu teraz siedzę, to trochę cieplej, ale i tak jest zimno. Czuję podłoże, ciągnie od gleby ziemi, a my wędkujemy, wypuszczam daleko. No i próbuję coś złowić, ale naprawdę nic i chyba tak już zostanie. I chyba już tak zostanie. Więc ciągle nic, prawie wyschły
I tak jak mówię, 13:28, pół godziny będę kończył tą imprezę, czyli na zero wypad, nie inaczej, bo już nie wierzę, żebym coś złowił. Jak już przez tyle godzin nic nie pyknęło, to raczej nie. Ja trochę ustał, zwiało wszystkie liście, widzicie tutaj, ale nic nie bierze, słonko świeci, nic nie skubie ryba i tak to leci, więc pół godziny i będziemy kończyć. I drodzy Państwo, jest godzina 14, kończymy na dzisiaj ten wypad, pomimo chęci nie udało się złowić nic, mam nadzieję, że to będzie jedyny w tym roku wypad bez ryby. Tak to pokazałem na filmie. Trudno się mówi, żyje się dalej. Byłem bezradny po prostu i tyle. Więc tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Dzwoneczek będą śledzić mnie na bieżąco. I jeszcze raz Paweł Danicz z Wójtowa. Wszystkiego najlepszego z okazji 40 urodzin byku, dużej ryby. Wszystkiego najlepszego, co sobie wymarzysz. Narka, jedziemy na Kielce. Cześć.